Teraz jedziemy ścieżką Gdynia Trail, przygotowaną przez budżet obywatelski dla rowerzystów. I powiem, ścieżka do moich ulubionych stanowczo nie należy. Z tego względu, że nie bardzo rozumiem, dlaczego została wysypana cała powierzchnia właśnie takimi kamyczkami. Bo gdy mamy ściółkę leśną i na niej się wyrżniemy, to nic większego się nam nie wydarzy. No, możemy coś sobie złamać, ale dobra. Chodzi mi o takie podstawowe gdzieś tam wywrotki i tym podobne. To tutaj, przez te kamyczki, no, mamy być dużą szansę na przerysowania całej skóry. To jest bardzo trudny moment taki, że trzeba to wypedałować. Druga sprawa na tej ścieżce to albo ja nie potrafię jeździć, co jest dużą szansą, albo ta ścieżka w dużej liczbie miejsc niestety wybija. I o ile to są gdzieś tam takie miejsca na w miarę prostych odcinkach, to spoko. Ale są takie miejsca, gdzie jest wybicie, a zaraz za nim jest zakręt. I okej, pewnie przy pewnej prędkości nie wybija, ale takich ścieżek nie robi się po to, żeby sobie jeździć z pewną, powolną prędkością, tylko jeździć robi się po to, by na nich przypedałować. Tym bardziej, że bandy, ta właśnie mogłaby być trochę krótsza. Ale tak, fajnie, że w ogóle coś takiego powstaje. Jak już muszą na coś wydać kasę, to nie chociaż wydają na coś takiego, a nie jakieś bzdety. Chociaż najlepiej, jakby w ogóle na nic nie wydawali. O, i tu jest takie wybicie i zaraz wchodzimy w zakręt. I tu będzie jeszcze kilka takich miejsc, gdzie prędkość jest tu dość spora. Ja staram się przehamowywać. Tego momentu nie lubię, bo wybija i tu jest właśnie ciasno przy tym drzewie. I tutaj trzeba uważać już pod koniec, bo nie wiem, dlaczego to jest taka kupa piachu, o co z nią chodzi. I na samym końcu często gęsto leżą śmieci, gdzie jest całkiem nieźle, więc nie ma obawy, ale czasami jakieś butelki i tak dalej, to leży wyżej na trasie, więc trzeba uważać. I oto cała ścieżka.